Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Ja nazywam się Wojtek Wiśniewski i w tym odcinku chciałbym porozmawiać o zaburzeniach lękowych, czyli tym, co często lekarze nazywają nerwicą, nerwicą lękową, więc bardziej dokładnie będziemy mówić o zaburzeniach lęku uogólnionego. Natomiast, jeżeli nie radzisz sobie z lękiem, jeżeli masz jakiekolwiek problemy z lękiem, typu napady paniki, napady lęku czy inne rzeczy, to myślę, że ten odcinek może być dla Ciebie, te informacje, które chcę przekazać, mogą być bardzo, bardzo pomocne. I nazwałem ten odcinek, Czego nerwicy nie powie Ci lekarz? Nie dlatego, aby atakować lekarzy, oni robią dobrą robotę, ale niewątpliwie jest duża luka informacyjna. Wiele rzeczy nie wiemy, komunikacja najczęściej nie jest też. Idealna, jeżeli chodzi często o lekarzy i pacjentów. Stąd chciałem wypełnić właśnie tę lukę i powiedzieć Ci rzeczy, o których pewnie nie słyszałeś, czy też nie słyszałaś. A skąd to wiem? Zakładam, ponieważ po pierwsze. Sama nerwicę, ona dzisiaj nie wpływa na mnie w jakiś bardzo negatywny sposób. Natomiast 20 lat temu zmagałem się z problemami żołądkowymi, z napadami paniki, lęku i itd. Więc śledzę ten temat od wielu, wielu lat, a druga rzecz, dzisiaj jestem certyfikowanym hipnoterapeutą poznawczo-behawioralnym, i tym, czym szczególnie się zajmuję, to właśnie pomocą osobom z lękiem, z różnymi problemami lękowymi. I teraz, gdy trafiają do mnie klienci, to nie jestem pierwszą osobą, do której trafiają. Najczęściej można podzielić moich klientów na dwa rodzaje. Pierwszy rodzaj klientów to są osoby, które już bardzo długo zmagają się z nerwicą, znają niby ten temat. W różny sposób starają się leczyć. Na zasadzie często korzystały z farmakologii, czyli są pod opieką na przykład psychiatry, z drugiej strony często korzystały z psychoterapii i w jakiś sposób nie potrafią sobie z tym poradzić, więc Czytając często pozytywne opinie, na przykład o, o hipnoterapii, trafiają tym samym do mnie jako, traktując mnie trochę jako taką ostatnią deskę ratunku, a spróbuję, co mi zależy. Więc to jest jeden rodzaj. A drugi rodzaj klientów to są osoby, które oczywiście mają już dłuższy czas problemy z. Lękiem i tak dalej. Natomiast nagle w ich życiu zaczyna dziać się coś bardziej poważnego, to znaczy, albo dostają nagle pierwszego napadu paniki, może mają problem z oddychaniem, z sercem, i tak dalej. Wydarza się coś, co powoduje, że trafiają do lekarza, często trafiają do szpitala i tam robiąc im badania, nic nie wychodzi i lekarz najczęściej stwierdza, ma pan nerwicę, ma pani nerwice, trzeba to leczyć. Tak to wygląda. I dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, ponieważ jeżeli ktoś ci mówi, masz nerwice, to to trochę brzmi jak masz gruźlicę, na zasadzie masz chorobę. Natomiast jeżeli sprawdzisz w internecie, czym jest gruźlica, to jest to choroba. Jeżeli sprawdzisz, czym jest nerwica, to jest to zaburzenie. Zaburzenie związane z lękiem. To nie jest choroba. I bardzo często, gdy osoby komentują moje filmy, na przykład. Gdzie mówię, jak sobie z tym radzić, to mówią, tego się nie da wyleczyć. I ja to potwierdzam, mówię, nie da się tego wyleczyć, bo to nie jest choroba, więc nie da się leczyć czegoś, co nie jest chorobą, nie bagatelizując tych wszystkich negatywnych symptomów związanych z nerwicą, i za chwilę jeszcze o tym będziemy mówić. Natomiast dążę do tego, że gdy trafiamy często do lekarza z zaburzeniami lękowymi, to lekarz podchodzi do nas jak do Innego pacjenta na zasadzie skupia się na symptomach, skupia się na naszym ciele. On ma diagnozować, ma znaleźć w nas chorobę. Więc bardzo często dostajemy taką informację, że masz nerwice, co brzmi jak choroba i musisz to leczyć. Z drugiej strony, jeżeli pójdziemy do psychoterapeuty, to dostajemy zupełnie inny komunikat. Psychoterapeuta powie nam: To nie jest choroba, to jest zaburzenie związane z lękiem, z tym, jak działa twój umysł i musimy popracować terapeutycznie, nauczyć cię, jak myśleć inaczej, tak aby po prostu ten problem rozwiązać. Więc ja bardzo często obrazuję te dwa skrajne podejścia w ten sposób, że mówię, Współcześnie życie z lękiem, z nerwicą, to trochę tak jak życie z terrorystą, który nas porwał, codziennie nas terroryzuje, i teraz specjaliści mówią nam, że mamy dwa wyjścia. Albo możemy go ogłuszyć, czyli tak naprawdę przyjmować leki, które będą ogłuszać to, co czujemy, i czasem to działa, czasem nie działa, czasem działa na chwilę. Dlaczego opowiem Ci za chwilę? Natomiast drugie podejście jest takie, że Musisz z tym terrorystą negocjować. I mam tu na myśli podejście psychoterapeutów, którzy mówią, że lęk to są twoje myśli i musisz po prostu popracować nad swoimi myślami, czyli tak trochę ponegocjować sam ze sobą, tak naprawdę ponegocjować z tym terrorystą, z lękiem, który po prostu cię porwał, co często daje bardzo dobre rezultaty, ale jest czasochłonne i też nie zawsze działa. I teraz to, co ja chcę ci przede wszystkim przekazać w tym filmie, to chcę ci. Pokazać dlaczego często te dwie drogi, o których wspomniałem, nie działają, i pokazać ci przy tym trzecią drogę, która często jest bardziej skuteczna. Zanim jednak przejdziemy do tej trzeciej drogi, musimy zrozumieć skąd w ogóle lęk i nerwica się bierze. Skąd zatem bierze się nerwica lęk? Więc wiemy, że z jednej strony wpływ ma nasza genetyka, ale nie jest to jakiś podstawowy element. To znaczy, nerwica, zaburzenia lękowe mogą być przekazywane w genach przez naszych przodków. Ale jednak taki zasadniczy element to jest jakby edukacja. To, jak edukują nas rodzice. Jeżeli oni się zamartwiali, to my też możemy nabyć właśnie takie zaburzenia lękowe. Poza tym, też to, w jaki sposób nasz umysł uczy się reagować na zagrożenia, na lęk. I jak sobie z tym radzi. I teraz krótka lekcja biologii, która jest bardzo, bardzo ważna, i tutaj chcę Ci przekazać coś, czego właśnie podejrzewam, że nie wiesz. W naszym umyśle każdy z nas ma coś takiego jak ciało migdałowate, które często osoby nazywają takim centrum strachu, stresu, ponieważ rzeczywiście, jak jesteśmy pobudzeni, czujemy stres itd. i tak dalej. i Specjaliści skanują nasz mózg, to widać, że jakby to ciało migdałowate jest aktywne. Natomiast ciało migdałowate to bardziej skomplikowany organ. To jest właściwie takie centrum zarządzania zagrożeniami i reagowania na nie. Innymi słowy, jeżeli w dzieciństwie na przykład ktoś został ugryziony przez psa, to najczęściej jego ciało migdałowate zapamięta to wydarzenie jako traumatyczne, niebezpieczne. I to będzie miało wpływ na to, jak psy odbierane są w przyszłości przez tę osobę. Czyli najczęściej, jeżeli osoba zobaczy psa, to ciało migdałowe będzie działało w ten sposób, że będzie pobudzać nasze ciało, czyli będziemy czuć, ta osoba będzie czuć stres, ale też będzie wywoływać pewien lęk. Czyli na przykład osoba, będzie się starała znaleźć jakieś rozwiązanie związane z lękiem, z obawami związanymi z psami. Czyli na przykład, będzie unikać psów. I ja rozumiem, że na razie nie mówię nic ciekawego. Natomiast teraz dopiero zacznie się ten bardzo ciekawy element, który chcę Ci przede wszystkim dzisiaj przekazać. W ten sposób nasze ciało migdałowate się uczy. Uczy się reagować na zagrożenia i pobudzać nasze ciało. I teraz naukowcy spróbowali, jakby przeprowadzić. Ten sam cykl uczenia się w laboratorium. Czyli pokazywali na przykład osobom różne obrazki, wśród tych różnych obrazków były niebies była niebieska szczałka i teraz kiedy pokazywali niebieską szczałkę, aby wywołać jakby pewne zagrożenie, niepokój i itd., tak kuli osoby w palec. I oczywiście osoba po jakimś czasie, gdy widziała niebieską szczałkę, była pobudzona, czyli ciało migdałowate działało Reagując po prostu na potencjalne zagrożenie. Czyli nasz mózg, mózg tej osoby nauczył się, jak reagować po prostu na zagrożenie, pobudzając ciało. To też rozumiem, że nie ma w tym nic jakby ciekawego. Wiemy, że tak działa nasz mózg. To, co jest ciekawe, to ci sami naukowcy, którzy badali kwestie związane z lękiem przez 30 lat i niedawno opublikowali te informacje, stwierdzili, że, a co gdyby pokazać osobie tę samą szczałkę, ale w taki sposób, aby ta osoba nie była świadoma, że ją widziała. Innymi słowy, oglądając na przykład film jako jedna klatka zarejestrowana wśród wielu klatek, możemy podświadomie jakby przekazać taką informację do mózgu, ale nasz świadomy mózg nie będzie jakby świadomy, że widzi tę strzałkę. I co się okazało? Okazało się, że osoba, gdy podświadomie zobaczyła strzałkę, nie czuła lęku, nie czuła Strachu powiedzmy. Natomiast ciało migdałowate oczywiście zauważyło tę strzałkę i od razu automatycznie zareagowało, pobudzając ciało, powodując tak naprawdę stres w ciele. I teraz, dlaczego to odkrycie jest takie bardzo ważne? Jest bardzo ważne, bo okazuje się, że mamy dwa systemy związane z Poczuciem zagrożenia. Z jednej strony wiele rzeczy, które czujemy, jak się okazuje, w naszym ciele, pewne somaty. Pewne napięcie, stres i tak dalej wywoływane są podświadomie przez nasz umysł, który decyduje, że jesteśmy w jakimś zagrożeniu, a decyduje, ponieważ nauczył się, że coś jest zagrożeniem w przeszłości. To mogą być jakieś traumy, rany, ale pewnie też jakieś, nie wiem, niezaspokojenie podstawowych emocji, jak jesteśmy dziećmi i tak dalej. To może być cała masa rzeczy, o których nie wiemy, których nie pamiętamy i które powodują, że czujemy napięcie. Ale z drugiej strony mamy ten drugi system, który jest odmienny od tego, co mają właśnie zwierzęta. To znaczy, mamy tą naszą świadomość. I teraz, kiedy zaczynamy się zastanawiać nad zagrożeniami, tworzymy lęk. I ten lęk również ma wpływ na nasze ciało. Więc mamy dwa systemy. I teraz, kiedy bierzesz leki na nerwicę, na lęk, to uderzasz w ten pierwszy system, czyli ogłuszasz terrorystę. Chodzi o to, aby po prostu uspokoić ten system, który właśnie wywołuje napięcie w Twoim ciele. Natomiast tak naprawdę to nie pomaga ci poradzić sobie z lękiem, który jest kwestią związaną z myśleniem. Innymi słowy, jeżeli masz lęk społeczny i bierzesz często leki właśnie na lęk, to pewnie jesteś w stanie pójść na imprezę, ponieważ czujesz mniej. Ten lęk. Natomiast tak naprawdę to nie znaczy, że już go nie czujesz. Tak naprawdę ten lęk cały czas jest w twojej głowie. Nie udało ci się go pokonać. I dlatego bardzo często leczenie lekami nie działa, bo nie jest leczeniem jakby lęku, jest leczeniem tylko symptomów w naszym ciele. Z drugiej strony, jako ludzie, mamy ten drugi system związany z myśleniem, czyli rozpatrujemy, co może się wydarzyć, zamartwiamy się, martwimy się na przykład. Co czujemy w naszym ciele, i tak dalej. I to jest proces kognitywny, i tutaj bardzo skuteczna jest psychoterapia, nauczenie się technik radzenia sobie z myśleniem, które nie jest dla nas przyjazne i wywołuje lęk, wywołuje nerwice. Ale znowu, to jest tylko ten jeden system. Jeżeli korzystamy psycho z psychoterapii, to zapominamy o tym, co dzieje się często podświadomie w naszym ciele i nie jesteśmy w stanie też często poczuć się lepiej. Co zatem zrobić, aby skutecznie poradzić sobie z lękiem, z nerwicą, dojść do takiego poziomu, gdzie lęk, to w jaki sposób nasz umysł myśli, somaty i tak dalej, nie wpływają już tak negatywnie na nasze życie? Możemy tego dokonać tylko, jeżeli zrozumiemy, że mamy te dwa systemy i będziemy trzymać się terapii, działań, które wpływają na te dwa systemy. I coraz więcej na szczęście lekarzy zaczyna zwracać uwagę, że rzeczywiście zarówno w Psychoterapii, w terapii, jak i terapii farmakologicznej, coś nie działa. I jest coraz więcej książek się w końcu pojawia. Lekarze, którzy zajmują się lękiem, zajmują się też traumami, i tak dalej. To są dwie książki świeże, które zaczynają pisać, że po części lęk zapisany jest w naszym ciele, ponieważ nasz mózg reaguje podświadomie, wywołując właśnie. Pewne napięcie, i tak dalej, które związane jest z różnymi traumami z dzieciństwa. Nie jakimiś wielkimi traumami. To może być jakieś niezaspokojenie w dzieciństwie podstawowych emocji, brak rodzica, i tak dalej. To mogą być małe rany, które nabywamy często w, nie wiem, w szkole, gdy nie wiem, inni traktują nas źle. I w ten sposób uczymy nasz. Umysł, reagowania na potencjalne zagrożenie, i to wszystko działa się podświadomie, działa podświadomie, więc nie wiemy nawet, że coś takiego się y, dzieje. I teraz ci lekarze podkreślają, że trzeba zacząć od ciała. Osoba musi zrozumieć, skąd bierze się to napięcie, y, jak te dawne rany wpływają na nasze ciało. I co jest ciekawe, właściwie. Ja nieświadomie długo tak działałem. Na zasadzie nie jestem psychoterapeutą, więc nie skupiałem się na samym początku na umyśle. Tylko przez to, że studiowałem hipnoterapię poznawczo-behawioralną, w hipnozie skupiamy się przede wszystkim na początku na ciele. Osoby. To znaczy, aby wprowadzić kogoś w hipnozę, to nie jest żaden trans, tylko ktoś zamyka oczy i mamy go bardzo mocno zrelaksować. Tylko tyle. Więc wykorzystując różne techniki relaksacyjne, jakby wpływamy na ciało tej osoby. Więc mocno skupiamy się na tym, aby osoba poczuła się lepiej, czuła mniej somatów i tak dalej. I dopiero kiedy jest zrelaksowana, kiedy ma więcej motywacji, zaczynamy wykorzystywać sugestie, które wpływają na myślenie. I za Uważałem, że to działa skuteczniej niż tradycyjna psychoterapia i inne rzeczy właśnie przez ten taki podwójny proces. Pewne badania z 2018 roku pokazują, że jeżeli połączymy hipnoterapię z psychoterapią i z treningiem uważności, mindfulness, aby osoby były bardziej świadome tego, co dzieje się w ich ciele i w umyśle, to ta terapia jest w tym momencie najskuteczniejsza, jeżeli chodzi o lęk i zaburzenia lękowe. Więc... Chciałem podkreślić to, że bardzo często tracimy wiarę, że możemy sobie poradzić z lękiem, możemy sobie poradzić z różnymi problemami nerwicowymi itd. Ale dostajemy dwie terapie, które po prostu działają tylko w połowie. Powiedzmy, mamy problem z terrorystą, tak jak wspomniałem, i część osób mówi nam, musisz go ogłuszyć, ale I nawet nie ukrywają, że nigdy się go nie pozbędziesz. Z drugiej strony mamy psychoterapeutę, który również mówi, nigdy się go nie pozbędziesz, więc negocjuj z tym terrorystą. To, co ja chcę ci powiedzieć, to nie chcę ukrywać, że, że to jest sposób myślenia i pewne rzeczy nigdy nie znikną. Nie jesteśmy w stanie zupełnie zmienić tego, jak nasz umysł działa, ale przez lekkie, powiedzmy, ogłuszenie danej. Danego terrorysty, poprzez negocjacje możemy wpłynąć na to tak, że naprawdę nerwica, lęk przestanie wpływać na nasze życie, na nasze e, samopoczucie. I tutaj bardzo ważna jest na początku praca z ciałem. Po pierwsze relaksacja. Wiem, że to brzmi głupio, nudnie i tak dalej, ale musisz odprężyć swoje ciało. Aby pozbyć się po prostu tego napięcia, które często pojawia się nawet podświadomie i nawet nie wiesz, że tam jest. Więc to jest pierwsza rzecz. A potem, jakby poprzez mindfulness, poprzez większą świadomość tego, co dzieje się w Twoim ciele, możesz tak naprawdę dojść do tego, skąd biorą się te rzeczy. I tak naprawdę możemy prostymi ćwiczeniami dojść do pewnych wspomnień. Które po prostu są jak zapisany lęk w naszym ciele i możemy nad tym popracować, wykorzystując mindfulness, wykorzystując przede wszystkim hipnoterapię. Więc pierwsza rzecz to zajęcie się swoim ciałem. Czy brać leki? Często jest to coś, co pomaga, ale jako tylko pewien element leczenia. Jeżeli czujesz ciągłe napięcie, i tak dalej, to jasne, bierz leki. Natomiast pamiętaj, że my mamy wbudowany również system, jakby radzenia sobie z pobudzeniem. Mamy dwa systemy nerwowe, i współczulny układ nerwowy jest takim systemem, który pozwala nam się uspokoić, jeżeli wykorzystamy relaksację, ćwiczenia oddechowe, hipnoterapię. Cokolwiek wykorzystasz, pamiętaj, na początku zaczynamy od ciała. Natomiast to jest tylko ciało, to jest tylko po części również podświadomość lęk, podświadomy, zamknięty powiedzmy w ciele. Jeżeli naprawdę chcesz poradzić sobie z nerwicą, z zaburzeniami lękowymi, to musisz sięgnąć do swojego umysłu tego, jak myślisz, jak twój umysł działa i tu również bardzo skuteczna jest hipnoterapia z psychoterapią. I jest cała masa różnych narzędzi, które można wykorzystać, tak aby zmienić po prostu myślenie. I w ten sposób, łącząc te dwie rzeczy, można naprawdę zacząć wychodzić i funkcjonować normalnie. Więc to jest wszystko, co chciałem Ci przekazać dzisiaj. I na sam koniec, chciałem Ci jeszcze powiedzieć o jednej bardzo ważnej rzeczy. Bardzo często, jeżeli wchodzimy właśnie na fora internetowe, bardzo często usłyszymy to nawet od lekarzy, słyszymy to na zasadzie, że z tym się nic nie da zrobić, nie da się wyleczyć i tak dalej. I to jest częste w przypadku nerwicy, ale nie tylko. Ja podam taki przykład. Przez długi czas chorowałem na boreliozę i. Trafiłem do lekarzy w momencie, kiedy było już bardzo źle, bo nie wiedziałem, że mam tę chorobę i słyszałem dokładnie to samo. W twoim stanie z tego się już nie wychodzi, to ci już zostanie, i tak dalej. Na forach było to samo. To, co mnie zawsze bardziej interesowało, to jak poradziły sobie osoby, którym się już udało. Czyli zachęcam cię do wyjścia z takiego myślenia ofiary i zaczęcia działania. To nie jest łatwe, ale można naprawdę dojść do zupełnie innego poziomu. I tak samo było właśnie w przypadku mojej choroby. I ile zajęło mi wyjście z tej choroby, jeżeli chodzi o boreliozę? Miesiąc, dwa, trzy. Zajęło mi to sześć lat. I gdybym ci powiedział, czy warto było, bardzo było warto, ponieważ dzisiaj nawet nie byłbym w stanie nagrać tego filmu, bo nie potrafiłbym w tamtym stanie, w jakim byłem, złożyć poprawnie. Zdania. Więc pamiętaj, że to jest proces. Jeżeli twój umysł przez całe życie uczył się różnych rzeczy, i te rzeczy zapisane są często podświadomie, i podświadomie wzbudzają w twoim ciele poczucie zagrożenia, czy też świadomie wzbudzają poczucie zagrożenia, to nie licz, że w dwa tygodnie jakaś super metoda czy leki pozwolą ci się tego pozbyć. Pamiętaj, że porwał cię terrorysta i musisz go trochę ogłuszyć, musisz zrozumieć swoje ciało, musisz się lepiej poczuć, a z drugiej strony musisz z nim negocjować. I to jest proces, ale to jest proces, który jest naprawdę wart działania. Więc to jest wszystko, co chciałem ci dzisiaj przekazać. Na sam koniec, jeżeli interesuje cię ten temat, to znaczy masz taki problem, to są dwie drogi, które chcę, które chcę Ci przedstawić. Po pierwsze jest grupa wsparcia, e-mailingowa, i na Facebooku, do której możesz dołączyć, gdzie wspieramy się, jeżeli chodzi właśnie o zaburzenia lękowe. Więc link znajdziesz poniżej. A z drugiej strony, jeśli interesuje Cię hipnoterapia poznawczo-behawioralna, chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, to możesz też umówić się ze mną na bezpłatną konsultację telefoniczną, taką krótką, w której opowiem Ci, jak mogę Ci pomóc, i ewentualnie zaproszę Cię na sesje indywidualne. Więc to wszystko na dziś. Dzięki, do zobaczenia. Cześć.